Hej, cześć, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale na kanale z gry Call of Duty Modern Warfare 2x2, gdzie to kontynuujemy pokaz, nie wiem, to jest chyba część 15, chyba, albo 16, jeszcze nie wiem, ale w każdym bądź razie około 20, chyba mniej niż 20 części na pewno jest. Tak więc cóż, bez zbędnego gadania, kontynuujemy, skończyliśmy na karabinie M16 i na kategorii celownik. Lecimy dalej, co my tu mamy? Slimline Pro, Syzy Mini, Mini Kolimator Cronen, Cronen Mini Pro, celownik Syzy Sigma Myślnik IF, Syzy Minitac Myślnik 40, XRK On Myślnik Point, celownik kolimatorowy DF-105, monocle CT-90, Corvus Sol myślnik 76, Syzy Reharge myślnik DX, Syzy Sro myślnik 7, Corio Re myślnik X Pro, celownik Corio Enforcer. Naprawdę, powiem wam, że czytanie tego w ten sposób sprawia mi taką radość. Ach, kaleczenie języka angielskiego to jest to, co lubię. Celownik Syzy Lone Wolf, holograficzny kazan, Corvus Dovnrage myślnik 00, Syzy Holotherm, Xten Angel myślnik 40, Wilk 4.0, Schlager X4, Forgetats Delta 4, celownik Cronen 0 myślnik P, celownik Syzy Bullseye, celownik Syzy Agresor myślnik IR, Schlager Nigdwiem, celownik termowizyjny VX350, celownik Teplo myślnik OP3, celownik hybrydowy DR582, hybrydowy Firepoint, Syzy Vortex myślnik 90, hybrydowy BPZ 40, Angel myślnik 40 X4.8, celownik termowizyjny X9, Teplo Clear Shot, Ptac Harley 7, celownik Hymwy myślnik 20, celownik Luca Bandera, Drexon Prime myślnik 90, Ares Clear Shot. Kolba fabryczna Assault myślnik 60, Ravage myślnik 8, kolba Demo Fade Pro i fabryczna kolba Corio Prezio, czy też Corio Prezio. Rękojeść chwyt D15, chwyt Sakin ZX, chwyt X10, chwyt Subport CP90. Dobra, lecimy dalej. Ostatnie już zostały. Mamy tutaj STB-556. STB-556 to karabin strzelający z zamka zamkniętego, którego zaletami jest modułowość oraz celność. Doskonale sprawdza się podczas walki na średnim i dużym dystansie. I co? Jest platforma Bruen Bullpup, proszę bardzo, tu w tym miejscu dokładnie się znajduje. Tak więc cóż, zobaczmy go. No powiem wam, że w takim miejscu to gra jeszcze mi takiego psikusa nie zrobiła. Dobra, podstawowy magazynek 30 naboi i mamy tak. Modyfikacja do pojedynczych strzałów i mamy tutaj 10 naboi oraz 42-nabojowy magazynek. Amunicja. Łamliwa 5,56, przeciwpancerna nadciśnieniowa plus P oraz o zwiększonej prędkości. Pod lufą chwyt Edge myślnik 47, chwyt Demo Firm, Xten Grave Digger, w
Wtac Ripper 56, Democ Lance Hot 40, chwyt Demo IMP Myśl 44, chwyt Wtac Tiger, FSS Sharkfin 90, chwyt Agent, chwyt Bruen Synth Shot, chwyt X-Ten Drop, chwyt Pase Myślnik 3, chwyt Przedni Merc, Lock Grip Precision Myślnik 40, chwyt Hex 4 Myślnik 40, Schlager Tango VX Piny Apple, chwyt Przedni OP X9, chwyt Przedni Operator, chwyt TV Wrecker, chwyt Bruen Tilt, chwyt Kronen Groove Shot, chwyt Bruen Warrior, dwójnóg z chwytem V9, TL40 Fire Drake, dwójnóg Level Aim, dwójnóg Cornerstone. A nie, przepraszam, potrzebuję, żebym wam zaprezentował dwójnogi, potrzebuję innej lufy. Tak więc do tego wrócimy. Wylot lufy. Corvus Slash Generacja druga, Dark KX30, Tłumik Płomienia VLK Colos, Broadhead 3DP, Silent Fire XG6, Echoline GSX, Hardinger D20, Echoless 80, FSS Covered V, Gauge 9 Mono, RF Crown 50, Komodo Heavy, X-Ten Portal 290, Kronen OP44, Kompensator Eftat Castle, X-Ten Havok 90, Sucking Thread 40, C400 Durnoker. Lufa. Bruen Turaco 686 mm. Zobaczmy, czy możemy wybrać pod lufą. Tak jest. Proszę bardzo. Dwójnóg z chwytem V9. Dwójnóg Level Aim. Dwójnóg Cornerstone. X-Ten Stabless Hot. No i granatnik wam już pokazałem. Dobra, wracamy do luf. Mamy tak. Wtac Ftac FB20. 18 cala Bruen Guerrilla, 24,4 cala Bruen S620, 508 mm Rear Guard i lufa 16,5 cala Bruen S901. Laser 1MW Quick Fire, laser AcuShot 5MW, laser WLK LZR 7MW, laser Schlager ULO 66, laser taktyczny Stowl, Hipshot L20, Point G3P04, FJX Ultra Beam XR, EXF Solar Flare. Celownik. Dobra, pominę to milczenie, ponieważ tu się praktycznie nic nie zmienia. Chociaż zaprezentować po prostu... Można, nie będę już tego czytał, bo nic to nie zmieni. Celownik Luka Canis X4, właściwie razy 4. To jest jedyna rzecz, jedyny celownik. Kolba Bruen MX9, kolba Bruen HCR56, grzbiet Baka Schlager TTF3, grzbiet Bruen TS30 i Baka Eftat C11. Rękojeść, chwyt z owiką Bruen G305, chwyt Stip 40, chwyt Bruen Q900. I lecimy dalej. Lachman 556. Lachman 556 jest podstawą arsenału Lachman MER, adaptacyjny system broni kalibru 5,56, który wypełnia lukę między pistoletami maszynowymi i karabinami o dużej sile rażenia. No. Platforma Lachman & Mer, Lachman 556, czyli taki subkarabinek. Dobra, zobaczmy go.
Dobra, zobaczmy, co on tu ma. Magazynek podstawowy 30 naboi, mamy tak, 15 nabojowy magazynek, 40 nabojowy magazynek oraz 60 nabojowy magazynek. Amunicja jest 5,56, czyli łamliwa, przeciwpancerna, nadciśnieniowa plus P oraz o zwiększonej prędkości. Pod lufą też nie będę już tego czytał, bo po prostu pokażę wam, jak to wygląda, jak one wyglądają na tej konkretnie broni i w którym miejscu się znajdują. Bo tak naprawdę jest to już to samo się powiela, nie wiem który raz, więc nie ma sensu po prostu tego czytać. T-40 Firedrake, no strzelba podwieszana Corvus. Wylot lufy. Lufa Lach 12, Lach mamy nowa, Lufa LM Aurora 90, Lufa 10,6 cala Lach Strike i Lufa 15,9 cala Lachman Rap. Laser, tu się również powtarza. Celownik. Kolba LMS Factory G79, fabryczna kolba RAP 762, kolba Lachman S76, FT Mobile i fabryczna Lachman S9. Rękojeść S-Grip 0, chwyt LM Kronus i chwyt LMK 64. Dalej jest Kastow 762. Ten współczesny potężny karabin jest podstawą rodziny AK. Jest zasilany amunicją dużego kalibru 7,62x39 mm. Doświadczony operator dobrze wykorzysta tę broń, prowadząc kontrolowany ostrzał. Platforma Kastowia. Nie chcę. Chcę to chcę. O, dziękuję. Platforma Kastowia. Proszę bardzo, tu się znajduje.
magazynek podstawowy 30, mamy 20-nabojowy magazynek oraz 40-nabojowy magazynek. W sumie tutaj by weszło 50 albo nawet 60 nabojów. Przynajmniej tak wygląda. Amunicja 7,62 i jest to łamliwa, grzybkująca, przeciwpancerna, nadciśnieniowa plus P oraz o zwiększonej prędkości. Pod lufą to jest to samo, zobaczmy czy jest po prostu coś nowego, nie. Właściwie to już można pominąć milczeniem te wszystkie. Bo to się nic nie zmienia. Wylot lufy. To już również nic się nie zmienia, nic nowego. Lufa. Lufa KAS 10 584 mm. KAS 7 406 mm. IGK 30 406 mm. Kastowia 343 oraz 342 mm Sakin KL. Laser. Laser chyba też. Laser też się absolutnie nic nie zmienia, nic nowego się nie pojawia, dokładnie nic nowego, celowniki tym bardziej pewnie. Żadnych nowych tutaj nie widzę. Nie, absolutnie nic, wszystko jest to samo. Kolba. Drewniana kolba Iwanow, fabryczna KSTV RPK, kolba FTE TAC Elite, kastowy Rama, kolba ProLite TL3 i kolba Markev R7. Rękojeść, chwyt Iwanow ST70, Demo X2, Trutak. Dokładnie to samo. Dalej jest TAK-56. TAK-56 to w pełni automatyczny karabin kalibru 5,56 na 45 mm, cechujący się wysoką szybkostrzelnością i dużą wszechstronnością. Platforma Tactical Verte. O, tu się znajduje TAK. Podstawowy magazyn 30 naboi i mamy tak 40 nabojowy magazynek i 60 nabojowy magazynek i to wszystko. Amunicja 5,56, łamliwa, przeciwpancerna, nadciśnieniowa plus P oraz o zwiększonej prędkości. Pod lufą mamy tutaj granatnik Hellscream 40 mm. I to jest jedna jedyna nowość. Wylot lufy. Lufa. Lufa 12 cala Tak Short i lufa 14,5 cala Tundra Pro. Chociaż pokazuje tutaj, że jest to lufa 17,5 cala, mówią, więc. Pytanie: komu wierzyć? Komu?
celownik. Kolba Tomba Tactical Brut TVX Line Pro TVLPX 434 i kolba TV Cardinal. Rękojeść chwyt XRK Response, chwyt FSS Combat i chwyt Demo Clean Shot. I ostatnia broń, ostatni karabin szturmowy, czyli M4. Flagowy karabin rodziny M4. Ten niezawodny karabin jest niezwykle wszechstronny i sprawdza się w większości sytuacji. Rodzina M4 znajduje się, proszę bardzo, tutaj. Pyk. Tak, podstawowa ilość amunicji w magazynku 30 naboi i mamy 45 nabojowy magazynek oraz 60 nabojowy magazynek. Amunicja 5,56 jest tak łamliwa, przeciwpancerna nadciśnieniowa plus P oraz o zwiększonej prędkości. Pod lufą. Wylot lufy. Lufa. 14 cała karbine shroud. 7,5 cala Tempus Firebrand, Tempus Trench Pro, lufa EXF 14, 419 mm, lufa Hightower 20 cali, lufa TH4 11,5 cala, 11,5 cala Carbine Shroud, laser. Celownik. Thank you.
Kolba Ravage 8, Kolba Demo Fade Pro, Kolba Tempus P80 Strike, Kolba Demo Precision Elite, fabryczna kolba Corio Prezio oraz prowadnica kolby Demo D50. Rękojeść, chwyt D15, chwyt Sakin ZX, chwyt X-Ten, chwyt Phantom, chwyt support CP90. I tak oto, moi drodzy, prezentuje się cały przegląd uzbrojenia z premiery, który skończyliśmy chyba jakoś na początku sezonu pierwszego. Chociaż od razu mówię, sezonu pierwszego jeszcze nie ma, nawet nie ma jeszcze karnetu bojowego jeszcze. Tak więc, moi drodzy, no wiecie co, zróbmy na koniec. Ale nie to. Zróbmy jeszcze na koniec jedną rzecz. Wiecie, tak pobawmy się. Weźmy z M4, zróbmy najdłuższą wersję świata. W tej grze przynajmniej. Który jest taki najdłuższy tu? Ten. To czy które jest dłuższe? Chyba to. Okej. Okay. Dajmy jeszcze, niech będzie to i to. Ale wiecie co, tutaj jeszcze sobie damy kamuflaż, najlepiej. Jaki? No nie wiem, no właśnie nie wiem. Dobra, dajmy ten. Wiecie co, weźmy sobie w takim razie jeszcze granatnik w innym miejscu, na przykład o tutaj. Nie, 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 ciebie wywalimy. Ciebie nie chcemy, kolego, denerwujesz nas. Weźmiemy sobie granatnik, poproszę o tyk. Dobra, weźmy sobie go. Ale ja chcę to. Dziękuję. Dobra, weźmy sobie jeszcze kastowa, bo tutaj też był granatnik. O, tu. A później weźmiemy sobie jeszcze strzelbę podwieszaną. Też zobaczymy. A tu strzelbę podwieszaną weźmiemy sobie. O, tutaj. Dobra. No.
I teraz, moi drodzy, już mamy wszystko. Tak więc cóż, to by było na tyle w tym materiale. Jeszcze jeden będzie, ale tym razem już nie przegląd uzbrojenia, tylko coś innego, moi drodzy. A przy okazji związany jeszcze z tym, co zrobiłem. No, ogólnie. To tyle. Dzięki serdeczne, do usłyszenia, do następnego materiału. Trzymajcie się i pa, pa.